Coaching on the job jest doskonałym uzupełnieniem szkolenia czy warsztatu, wprowadzeniem wiedzy, której nauczył się uczestnik podczas szkolenia i umiejętności, które zdobył na warsztacie, w praktykę i osadzenie ich w praktyce zawodowej danego pracownika. Wyobraźmy sobie, że jedziemy na coaching on the job z pracownikiem działu handlowego, który uczestniczył w szkoleniu. Tam nauczył się nowych metod, nowych technik, nowych modeli sprzedaży. Następnie na warsztacie przepracował to, wyszedł z umiejętnością, ale to wcale nie gwarantuje, że on wejdzie w zmianę, że on zacznie inaczej sprzedawać. Jeżeli zaczniemy z nim pracować on the job, wtedy my tą pracę zawsze zaczynamy od definicji celu na dany dzień, rezultatu, który po tym dniu ma być osiągnięty. Zaczynamy taką pracę od definicji ścieżki, jak to ma być osiągnięte w danej rozmowie z klientem. Na rozmowie z klientem jesteśmy w cieniu, jesteśmy pasywni. Po rozmowie z klientem pytamy tego handlowca, co udało mu się zrealizować, czego mu się nie udało zrealizować, jak to się ma do celu, który ustawiał, jakie były bariery, jakie były szanse, których on nie wykorzystał, co może zrobić na następnym spotkaniu i co zrobi. Czyli umawiamy się na konkretne działania, jadąc na kolejne spotkania, które on wdroży w życie. I odbywamy jedno, drugie, trzecie, czwarte spotkanie i nagle okazuje się, że ten handlowiec wchodzi w zmianę. I coaching on the job jest doskonałym narzędziem do tego, żeby ludzie weszli w fazę eksperymentowania i przeszli w fazę zaangażowania w procesie zmiany. Doskonałym narzędziem do tego, aby oni nowe umiejętności wdrożyli w życie codzienne, bo żeby poznać, jakie korzyści wynikają ze stosowania nowych technik, nowych modeli, to najpierw trzeba tego spróbować. A z tym spróbowaniem jest różnie. Ludzie mają często problem z tym, żeby wychodzić ze strefy komfortu, a tutaj my poprzez coaching on the job powodujemy, że oni z tej strefy komfortu wychodzą i zaczynają eksperymentować. Dlatego to doskonałe narzędzie do osadzania w praktyce tego, czego się nauczyli na szkoleniu i na warsztacie. Coaching on the job można stosować nie tylko dla handlowców, ale także dla menadżerów, bo ten menadżer także może przejść przez szkolenie, może być na warsztacie, a potem, jak chcemy, żeby on w praktyce w odpowiedni sposób prowadził odprawę z pracownikami, w odpowiedni sposób przeprowadzał rozmowę oceniającą, w odpowiedni sposób prowadził spotkanie, no to oczywiście możemy zastosować coaching on the job. Możemy ten coaching on the job zastosować w zasadzie dla każdego pracownika, niezależnie od tego, czym się zajmuje. Na pewno wtedy wdrożenie umiejętności czy też wiedzy, którą nabył wcześniej, w praktyce będzie bardziej skuteczne. Warunek jest jeden, żeby przeszedł wcześniej szkolenie czy przeszedł wcześniej warsztat, na którym coś przepracuje albo czegoś się nauczy. Bo celem coaching on the job jest osadzanie tego w tej strefie codziennej pracy pracownika. Zapraszam serdecznie do coachingu on the job, bo to bardzo efektywne narzędzie pracy.